Cześć, witam Was serdecznie z kuchni. Dzisiaj szybki przepis na bardzo dobry keto obiad albo kolację, czyli burger wołowy. Zanim przejdziemy do przepisu, to króciutko chcę Wam tylko powiedzieć o tym, że warto do burgerów wybierać właśnie wołowinę. Dlaczego wołowinę? Bo jest to bardzo wartościowe dla nas mięso, pełne przede wszystkim. We wszystkie niezbędne nam aminokwasy. Ma fantastyczny, najlepszy rodzaj dobrze przyswajalnego dla nas żelaza, czyli żelaza chemowego. Ma mnóstwo witamin z grupy B, ma również cynk, a także, wbrew temu co niektórzy twierdzą, zarówno kwasy tłuszczowe nasycone, jak i nienasycone. Co ważne, wołowina z krów, które są wypasane na łąkach, jeżeli macie dostęp do takiej albo możecie taką sobie właśnie ekologiczną zamówić, może być dla nas również źródłem tłuszczów nienasyconych, tych omega-3, czyli niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych, ale również kwasu CLA, tak zwanego po polsku sprzężonego kwasu linolowego, który jest zaliczany do grupy tłuszczów trans, ale nie ma nic wspólnego z tymi negatywnymi, złymi, niezdrowymi tłuszczami trans, gdzie tak zazwyczaj nam się to kojarzy. CLA jest rewelacyjnym kwasem tłuszczowym, dlatego że między innymi ogranicza wchłanianie trójglicerydów do naszych komórek tłuszczowych. Dlatego też nieraz jest stosowany jako suplement w suplementach, które sprzyjają redukcji wagi. I rzeczywiście ma on takie działanie odchudzające, ale uważam, że zdecydowanie lepiej działa, jeżeli dostarczamy sobie go z diety, a nie z postaci suplementów. Poza tym, jak wskazują niektóre badania, ten kwas CLA może obniżać ryzyko pewnych nowotworów, no otyłości to o tym już wiecie, ale także cukrzycy czy chorób metabolicznych i chorób związanych z naszym układem odpornościowym, także warto o niego zadbać. Jeżeli wybieramy wołowinę, to oczywiście postarajmy się zadbać tutaj o środowisko. Jak to zrobić najlepiej? Wybierać wołowinę, która jest lokalna, od jakichś tutaj naszych lokalnych producentów, w zależności od tego, gdzie jesteśmy, gdzie mieszkamy, albo właśnie decydować się na taką dobrej jakości, na przykład mięsna paczka, czy różne inicjatywy, które już są nie tylko lokalnie, ale właśnie wysyłkowo. To będzie na pewno dobre rozwiązanie, ale przechodzimy już powoli do przepisu. Ja burgery przygotowałam razem z Mateuszem, także zobaczycie tam zarówno moje, jak i Mateusza ręce, bo był to już wieczór, kiedy dzieciaki były w domu, więc na zmianę trochę zajmowaliśmy się Nelą, ale udało się to po części nagrać. Do tych ketoburgerów ja użyłam keto bułek z mojego autorskiego przepisu, bułek migdałowych, które są bardzo fajne, szczególnie dla osób, które muszą ograniczyć chociażby nabiał i jajka, ponieważ wiele właśnie zamienników pieczywa na keto ma w sobie albo nabiał, albo jajka, albo jedno i drugie, a te bułki nie mają ani nabiału, ani jaj i u osób z chorobami autoimmunizacyjnymi, u osób, które nieraz mają nadwrażliwości na niestety białko jaja kurzego, czy właśnie na nabiał, albo nietolerancję laktozy, te bułki się świetnie sprawdzą. Dlatego ja najpierw przygotowałam te bułki z takiego przepisu, jak zobaczycie, wychodzą mniej więcej 4 bułeczki, a później już po południu zrobiliśmy sobie tą wołowinę. Jeżeli chodzi o mięso, to różnie to jest zalecane, możecie sobie oczywiście wcześniej przyprawić, ale jeżeli jest dobrej jakości wołowina, to wystarczy albo przed samym smażeniem posypać ją po prostu solą, albo nawet kucharze, szefowie kuchni zalecają zrobienie tego już po smażeniu i tylko wtedy doprawiamy właśnie tą wołowinę. Oczywiście możecie sobie zrobić jakieś fantastyczne sosy do tych burgerów. U nas, żeby było szybko, to był tylko majonez i ketchup, ale jest to wystarczająco dobry smak dla nas, jeżeli chodzi o burgery. Do tego dodatki warzyw, zresztą sami zobaczcie. Surprise, 'cause we know.
Taki posiłek to dobrze zbilansowany zarówno białka, tłuszcze, jak i węglowodany. No i naprawdę duża ilość składników mineralnych i witamin, bo już mówiliśmy tutaj o tym, co nam daje dobrej jakości wołowina, ale mamy tam też trochę warzyw, błonnika, także wszystko to, czego potrzebujemy na dobrze zbilansowanej, po prostu zdrowej diecie, ale również właśnie na diecie niskowęglowodanowej czy ketogenicznej. To tyle, moi drodzy, w temacie. Dajcie znać, czy lubicie jadacie burgery i czy robicie je sami w domu, bo jeśli nie i chodzicie do jakiejś burgerowni, no to mam nadzieję, że tym filmem zachęciłam Was też, żeby wypróbować swoich sił we własnej kuchni i przygotować je samodzielnie. A tymczasem ja Was ciepło pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!